Jak to jest z tymi młodzieżowymi drużynami? Jak to jest u Was? Czy rzeczywiście młodzi ludzie garną się do tego typu spędzania czasu, ale również zwiększania swojej wiedzy, swojej sprawności? Zgadza się. Widzimy tutaj tendencję rozwojową poprzez tutaj zorganizowanie tych wakacyjnych manewrów powiatu bialskiego pod hasłem Razem w ogniu przygody. Jakie drużyny się spotkały tutaj u Was dzisiaj? Dzisiaj gościmy 11 jednostek młodzieżowych drużyn pożarniczych z całego powiatu bielskiego. 160 dzieci zameldowało się na naszym tutaj terenie. Jesteśmy bardzo dumni, że stawili się tutaj do nas. Młodzieżowe drużyny pożarnicze swoją tutaj historię zaczynają właśnie od struktur MDP w Piszczacu, których propagatorem był druh Leszek Stubiński, który zaszczepił tutaj miłość do sportu pożarniczego i staramy się kontynuować to poprzez te inne jednostki, które się bardzo rozwijają, tak jak i my. Nasza tutaj grupa dzieci od 7 do 12 teraz już liczy 24 osoby. Jak jest z młodzieżową drużyną pożarniczą? Jakie to są dzieci? Skąd? Czy to są te dzieci z całej gminy, czy tylko z Piszczaca? Czy tych młodzieżowych drużyn pożarniczych u Was jest kilka, czy jedna? Posiadamy tylko jedną drużynę, a dzieci są właśnie z całej gminy, z innych miejscowości ościennych. Także cieszymy się, że to są nawet z innych jednostek pożarniczych, ale scalamy tutaj nasze dzieci razem poprzez wspólną zabawę i profilaktykę sportu, zachowań społecznych. Co im oferujecie? Jak wyglądają te spotkania? Czego się uczą od Was, od starszych druhów? Zapewne wszystkiego mogą się nauczyć, zachowań patriotycznych, społecznych, podstawowych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, jak również integracji, zachowań. Kończy się to zazwyczaj fajną, wspólną zabawą, tak jak dzisiaj, gdzie gościmy jednostki, służby mundurowe, Nadleśnictwo Chotyłów, Policję z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Straż Graniczną z Terespola, Batalion 18 Batalion Rozpoznania z Białej Podlaskiej, jednostkę ratowniczo-gaśniczą z Małaszewicz, która nam tutaj zorganizowała stanowisko pierwszej pomocy w sposób bardzo fajny, praktyczny. Dzisiaj nasze spotkanie opiera się pod hasłem Razem w służbie. Jako jednostka OSP współpracujemy. Jesteśmy jednym takim elementem wspólnej drużyny, tak, która się składa na poczucie bezpieczeństwa każdego obywatela. Kto gościł dzisiaj u Was i kto kibicuje Wam? Najbardziej kibicuje i tutaj otworzył nasze spotkanie burmistrz miasta Piszczac. Pozdrawiamy pana burmistrza Kamila Korzychowskiego, który bardzo, bardzo cieszył się z takiego licznego spotkania i przyjazdu tylu jednostek, tylu dzieci. To dzięki niemu tutaj, jego wsparciu na obiektach tutaj gminnego klubu, tak, Lutnia Piszczac, gościmy tutaj. Infrastruktura super, spełnia tutaj wszelkiego rodzaju oczekiwania. Gratulacje i dziękujemy. Kto jeszcze obecny był z tych naszych władz? Zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, jak również dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z Maszewicz, pod którą tutaj terytorialnie podlegamy, jak również nadleśniczy Leśnictwa Chotyłów wraz ze swoim zastępcą też uczestniczyli tutaj w otwarciu tutaj naszego spotkania, naszych manewrów wakacyjnych. Również radnego powiatowego, Pawła Stefaniuka. Jak? Tak. I jeszcze był nasz tutaj przewodniczący Rady Gminy Miasta Piszczac, Piotr Kurowski, który tutaj wspierał nas, pomagał. Bardzo ważne w tych rozmowach właśnie, żeby wymienić, zasługują również na to osoby, które znajdują czas właśnie, żeby Was odwiedzić, bo to też musieli znaleźć czas, być tutaj z Wami, chwilę pobyć, pokibicować. Thank you.